Aby poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i nędzne, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie. I nie lękam się o to, co powiem. Amen. Proszę, usiądźmy. Jeszcze w ramach naszego oddechu zaśpiewamy pieśń Matce Bożej, nasz hymn, aby dywizja pomorska nie mówiła, że wyjeżdżała stąd nienauczona jakiejś pieśni. 158. 150. Od krzyża niebyś przeszedł.
Belgia ma tu pewne stopnie trudności, ale to Państwo widzicie, pokonywujemy. Kończyłem wczoraj w Orędzie Matki Bożej z Fontanę z 12 kwietnia 1947 roku słowami: nazywajcie mnie Matką. Jak czynicie zawsze, jestem Matką Tajemnicy, która zostanie objawiona przed końcem. Dziś w jednej z modlitw brewiarzowej była ta tajemnica objawiona, kiedy Bóg nas postawi w prawdzie samym przed sobą. Kiedy każdy z nas pozna prawdę o sobie. Jestem Matką Tajemnicy, która zostanie objawiona przed końcem tego zdania. Nie jesteśmy w stanie do końca rozumieć tego postarzenia. Łatwiej jest z punktu już historii mówić, co chciała Matka może powiedzieć. Maria się pyta, jaki jest, jaki był i jaki będzie cel śmierci Chrystusa. Z tego orędzia Matki Bożej wiemy, dziś my też to wiemy, że ustanie ofiara mszy świętej. Że nie będą wierzyli, że jest w niej żywy, prawdziwy Bóg. Matka może daje odpowiedź. Bo kiedy odrzucimy ofiarę, no to bezskuteczna jest modlitwa Kościoła i uświęcenie. Zgładzić gniew ojcowskiej sprawiedliwości jest cel śmierci Zbawiciela. Logiczne. Drugi, skropić swoją drogocenną i czystą krwią swej istoty. Czyli dzieci swoje, nas. A Kościół odrzucił potęgę krwi pańskiej. Nie ma święta. Wszystkim wam kazali spożywać krew najświętszą. Kapłanom zabrano wszystkie możliwe przywileje wynikające z racji władzy święcej. Dziś kapłan z pozycji funkcji jest dziedziczym dla was. Bo wy to wszystko możecie czynić, to samo możecie dotykać i to samo robić. W 2011 roku Pan Jezus dał nam już łaskę, że granice Rzeczpospolitej skropiliśmy krwią pańską, żeby żaden czort, żaden diabeł nie kasował po naszej ziemi. Aby napełnić się miłością, czyli nas, tej istoty, aby się miłowały. To miłość zwycięża wszystko, miłość Boża, miłość cnoty. Na razie widzimy tylko ruinę, tylko nienawiść i wzajemne pożeranie siebie. Matka Boża teraz jakby pociesza was, Wielkopańczycy, i was, którzy odmawiacie codziennie różaniec. Nie zapominajcie o różańcu, który wiele czyni dla waszego uświęcenia. Zdrowaś Mario, które odmawiacie z wiarą, miłością, to liczne strzały, które trafiają do serca Jezusa. Chrystus to zbawienie ciała, pierworodnego grzechu Adama. Świat wejdzie w kolejną wojnę, bardziej okrutną od poprzednich. Przerażająca zapowiedź. Nie wchodzimy w to. Pan Jezus w orędzie o kapłanach mówi o tej strasznej wojnie, na którą wszyscy tak czekacie. To jest wojna o kapłaństwo.
zepsucie kapłanów przez szóste przykazanie. Dziś macie dramatyczne owoce prawa. Dramatyczne. Dziś mam w ręku dokument kasacji jednego z kapłanów. Piąty pułk się brzmi. Miał silne kontakty z księdzem Piotrem nad Antiem. W taki dokument poszedł do Rzymu. Ja was zawsze błagałem. Co z tego, że macie pomysły, jak was to w ogóle nie dotyczy, nie dźwigacie krzyży. Jakżem go 4 lata temu kasował i zabroniłem spowiadać na wykrocie, toście wrzeszczeli, że nie ma miłosierdzia. Kapłan tak pragnie, dzieci. Byliście w ulu? Nie byliście. Co może się będzie miłodzi o pszczoła? Wczoraj wam ogłaszałem delikatnie. Niech ktoś do mnie przyjdzie i będzie mi doradzał. Niech ktoś do mnie przyjdzie i będzie mi doradzał. Skoro ja biorę odpowiedzialność i we wszystkich aktach prawnych ja jest wpisany, to ja wiem, za co cierpię. Ale już nie będę cierpiał za waszą głupotę. Przypominam, pustelnia to nasze dzieło jest firmą jednoosobową. Najbezpieczniejszą. A wy zawsze poznacie, czy pasterz jest fałszywy, czy oszust. Bóg zawsze owieczkom daje łaskę. Mnie w seminarium uczono, by poznać pracę kapłana, czy ma intencję przy święty. Jak ma dużo, to wiecie, jest oznaka, że jest niedobrozne. Ja wam wczoraj ogłosiłem. W ciągu 10 dni 9 gregoriańskich trydenckich przy świętych. Kto je nam oprawi? Ma jedna z Czech. Przez 2 miesiące jest odesypanie. Dlatego tak podpowiadam o tej bitwie. Ta kolejna wojna jest. Runęło kapłaństwo. Przeczytać konferencję o rekolekcjach kapłańskich numer 3. Największym grzechem kapłańskim współczesnym jest grzech nieczystości. I dziś to łajno wylewają na nas. I dzieci, muszę powiedzieć, w wielu punktach sprawiedliwe. Nie będę faryzeuszem. Konsekwencją tej wojny będzie później wypadkowa, że wszyscy uznają, że tacy są. To jest logiczne. Choć zaznaczam, ich badania mówią, że jeśli chodzi o pedofilstwo, to najmniejszy odsetek jest kapłaństwie. No ale kto tam? Policjant, tysiące ludzi w Polsce tu siedzi. Kilkunastu kapłanów, ale kogo długo? Najmniej innych, ale czyste. No ale taki jest miar i bitwy dzieci. Dlatego Kościół nie jest prowadzony inną drogą, jak tylko krzyża cierpienia. Jest to logiczne. Grzech jednego członka Kościoła osłabia cały Kościół. Świętość, dobro jednego członka Kościoła podnosi cały Kościół. Dzieci, my są tlen. Musimy to wszystko unieść. Więc jeśli się pytacie o tą kolejną wojnę, o której tu Matka Boża mówi, to mówię wam, wojna o kapłanów. Matka Boża, Pan Jezus u Marii Waltorty wyjaśnia, ta apokalipsa, apokaliptyczna wizja i diabeł ogonem 1/3 gwiazd ściągnął z nieba, to mówi u niej jasno, tylu zniszczy kapłanów. Kiedy jeszcze nie powiedziałem na głos, o co mi chodzi, o że mi chodzi o seminarium, ogłosiłem, że będę budował kosmodron i gwiazdy wyszczerwał na firmament. Ty cała Polska się śmiała. Tak pili z tego. Chwycili raczej. Ryba chwyciła. Dzieci, wchodzimy w wielką bitwę o kapłana. Jeśli nie chce poprawić i nie wyraża skruchy, trzeba go oddać czatanowi. Nie ma wyjścia, dzieci. Rozumiecie? Trzeba go oddać czatanowi. Nie ma wyjścia. Bo świecenia kapłańskie nas nie zwolniły z nieprzestrzegania prawa. Takiego przywileju nie otrzymaliśmy.
A mamy być w tej materii 3 razy gorliwsi i lepsi niż my. Tyle o tej kolejnej wojnie, która będzie okrutniejsza od poprzednich. Bo im mniej kapłanów, mniej uświęcenia, im mniej mszy świętej, mniej łaski. Dzieci, to po prostu zaczynamy się. Bardzo silnie uderzona zostanie skała odwieczna wieka, czyli tron Piotrowy. To, co teraz się dzieje z Watykanem, tak zwanych dwóch papieży, biskup Franciszek, dzieci, to jest jeden z najciemniejszych okresów w historii Kościoła. Oficjalny bunt episkopatu niemieckiego już tam. Ja wam to powiedziałem dawno, Niemcy to już jest schizma, dzieci. To trzeba ich oddać katolików niemieckim, protestantom i diabłu. Nie ma, to nie ma wyjścia. Albo porzucą kierunek i wrócą do i trzeba swoje specjalne duszpasterstwo personalne dla katolików, którzy niemieckich chcą być wierni w stolicy apostolskiej. Nie ma innego wyjścia, Kościołowi. Która ma być stronieniem świętym, wybranych przez Boga, żyjących na Jego tronie. Gniew szatana nie jest już powstrzymany. 47 rok, dzieci. Wirus nas nie było na świecie. Dopiero do Europy Wschodniej wchodził komunizm. Jakie piekło on przyniósł. Wchodził do Chin. W tym czasie jeszcze Chiny były pod kontrolą Ameryki, dzieci. Za rok Chiny oddadzą Rosji, komunizmowi i Rosji Chiny. Później on przejdzie przez całą Amerykę Południową, Afrykę, Azję. Przerażające jest to, co teraz mówi Matka Boża. Duch Boży usuwa się z ziemi. Dzieci, wy to widzicie. 3000 kościołów we Francji, ostatnio 1500, to 4,5, w Holandii 1,5, w Austrii, mówię oficjalnie, 600 różnych tam kapliczek, świątyń, których byliśmy, kasowane to wszystko, dzieci. W Niemczech to już nie podają. Co tydzień jeden, to było 20 lat temu, a teraz ile tygodniowo? A w Ameryce, w USA? Nasz rodak, kardynał Szoka, kilkaset skasował kościołów u siebie, w Hitlerowi. Z czego 90 polskich, którzy budowali nasi ojcowie. Polak z pochodzenia, z korzeniami. I później nie ma się dziwić, tak obmienianują na szefa finansów w Watykanie. No to wszystko zrujnuje. Jego robaki gryzą, ale pokazuje, jaka droga idzie. No jak tam umiał rujnować, to też zrujnuje. Duch Boży usuwa się z ziemi. Kościół zostanie osierocony. Ty się tylko pyta Matkę Bożą. Nie będzie papieża? Podmienią nam papieża? Dadzą nam fałszywych biskupów? Wszystko to jest zrobili. Kościół zostanie osierocony. Oto żałobna sutanna będzie na masce świata. Tego nie rozumiem, ale to jest bardzo bolesne. Oto żałobna sutanna będzie na łasce świata. Czyli mogą się łaski nie przebijać. Dzieci, stawajcie się świętymi i bardziej się uświęcajcie. Miłujcie się mocno i zawsze. Mrok sumienia zło, które narasta, będą dla was świadectwem, że nadeszła chwila ostatecznej katastrofy. Zło, które się umacnia, ale Kościół go sakralizuje i mówi, że dobrze, dzieci, czy piąta żona, czy dziesiąta, nic nie jest ważne, wy się kochacie. Dzisiaj są dyrektywy przy spowiedziach w kościołach polskich, misjach na zachodzie. Proszę księży, u mnie wszystkich rozgrzeszamy. Jeśli ci rozwodnik powie, że się kocha z drugą kobietą,
czyli przestrzega prawa, będziesz miłował bliźniego swego. Do dzieci takie wytyczne. Jeśli księżach pomagają, ludzi nie wysłuchają rektora, oni wyrzucają. U mnie na parafii to jest polonikum. Rozgrzeszamy ludzi ze wszystkiego. Jeśli ksiądz usłyszy w sakramencie spowiedzi, że on mieszka z ich kobietą bez papierów, ale się kochają, jest to prawo miłości i musimy ich rozgrzeszać. Nadeszła chwila ostatecznej katastrofy. To widział papież Leon XIII. Dzieci to widział papież Pius XII. Papież Pius XII, który poparł te orędzia, po spotkaniu z cierpiącym Jezusem, kiedy on leżał konający w łóżku w 54 roku, zaraz nakazał dekretem po Komunii Świętej obowiązkowo na mszach cichych śpiewać pieśń Duszo Chrystusowa uświęcenie. Tego papieża nie wyniosą na ołtarz. Był mistykiem, był świętym, miał wizję i pobierał prywatne objawienia. Nie ma szans, by go teraz przepchać. A jeszcze ponoć mówił, że Żydów nie lubią. Czyste głosy. Oto nadeszła chwila ostatecznej katastrofy. Na całej ziemi rozpęta się gniew. Swoboda szatańska. Dozwolona. Wszędzie przyniesie rzeź. Jak macie ustabilizowane wasze dzieci, wasze rodziny, wszystko imi wam wolno. Nie mamy już żadnych hamulców moralnych. Obudził się na koniec papież Benedykt XVI i ponoć napisał raport o stanie Kościoła katolickiego. Co jest przyczyną kryzysu tej wiary? Trzeba by było szybko papieżowi wysłać nasze rekolekcje, by napisał prawdę. My, chorzy kapłani, to my mamy obowiązek uświęcać się, próbujecie. Jeśli jesteście wy chorzy, to jest wina nas, kapłanów. Bo myśmy dostali na tyle łaski, na tyle wiary i na tyle wiedzy, czegoście wy owieczki nie dostały. Myśmy dostali ręce Boga, by błogosławiły. Otrzymaliśmy moc i błogosławieństwo Boga, by wyrzucać demony, uzdrawiać chorych. Wszystko to zniszczyliśmy. W nasze życie kapłańskie wprowadziliśmy grzech. To, co teraz pokazują, to jest jeden z wielu, to jest jedna z wielu bomb wodorowych choroby naszego kapłaństwa. Tylko, że ono jest najbardziej pikantne. Więc to ludzie lubią i o tym będą mówili. Ja często na lekach mówiłem, że jeśli idzie o kawały i opowiadania, to mówiłem przyjaciemu do wiernych, to macie dwa silne tematy. Szóste przykazanie, kawały na zawołanie z każdej strony i o kapłaństwie. Głowy spuszczali, uśmiechali się. Pytałem się, czy kłamie? Niech ktoś rękę podniesie. I ci nikt nie podnosił. Przeciwnik bada rynek, na co ryba bierze. Kapuje się. Teraz już tak się zuchwalili w kościele, widząc, że opozycja w Polsce katolicka jest silna, że chcą przy Trydenckiej, więc dochodzi już do tragikomedii, że mianują księdza, który się opiekuje neokatechumenatem,
na tej mszy świętej kładzie panenska na ziemię, udziela chlebu się, każe im brać, aby ktoś uklęknął, to się drze na nich, a za chwilę idzie od pretensa ksiądz mszę cydencką i udziela komunii świętej kardzici. To jest schizofrenia, ale oni sprytni są. To są mistrzowie świata w przejęciu wszystkiego, kapujecie? Jeśli ksiądz odprawia mszę katechumenalną, to wy na pretensko nie chodźcie. To mu powiedzcie, księże, nie da się dwom panom służyć. On nigdy trydentu nie zrozumie. Dzieci, ciągle powtarzam, kloaki nie da się połączyć z czekoladą. Z tego nigdy nie wyjdzie czekolada, tylko co wyjdzie? Kloaka, smród. A wyście uwierzyli, że on... Dzieci, nie, nie, nie. To jest wielka bitwa na ziemi polskiej. Biskupi wszystko wzięli w ręce, dali przywileje, że 3 lata może być już szafie, to jest wszystko pod taką kontrolą, że w niczym nie piskniecie. Bądźcie bardzo czujni. Na całej ziemi, mówi Matka Boża, rozpęta się gniew. Swoboda szatańska dozwolona i wszędzie przyniesie rzeź. Nadciągnie dla was chwila zniechęcenia i zagubienia. Jednoczcie się w miłości Boga. Każdy z was będzie poddany wielkiej próbie zniechęcenia. Czy jest to prawda, na której drodze jestem? Jakie czekają przed wami wybory? Miejcie tylko jedną zasadę, żywą Ewangelię. Bądźcie silni w prawdzie Ducha, owczarniarstwa jest i będzie zbawieniem wszystkich tych, którzy chcą się zbawić. To jest logiczne. Zobaczcie, jak ludzie prowadzą, łączą się w jedną ligę, aby walczyć z każdą postacią wiary. Kiedy wam palne wykład, żebyście uwierzyli. Bo wy macie taki, jesteście tak czyści, wy pragniecie kapłania, ja was rozumiem, żeby ktoś był za intronizacją. Jakby ma wykład o intronizacji, nasz człowiek, dzieci, nie nasz człowiek. Dalej przeciwnik buduje tygodni powszechny, dalej tworzą paks, dalej tworzą znak i przejmują wszystko. Patrzcie na nazwiska i patrz, w jakiej był grupie. Szefem Komisji Ekumenizmu Zetnę Żydów, czyli jest Żydem, walczył przeciwko krzyżowi w Oświęcimiu. Jak on dziś będzie za intronizacją? Tylko wchodzi, by przejąć temat. Część was światlejszy pod wpływem w Częstochowie pyta się, no ksiądz nam dał światełko, ja nie wiem, czy mam iść na ten kongres w Warszawie. Ja wam mówię, nie chodźcie. Który z nich jest rycerzem? Który chodzi do kościoła codziennie? Który podejmuje wyzwania formacyjne Matki Bożej? Żaden. Dzieci chcą przejąć ostatnią rezerwę wiary i wyprowadzić was na manowce. Bądźcie bardzo czujni. Przejmują wywiady z kapłanami z opozycji, z biskupami. Wiecie się to? Dzieci, a ten biedny biskup czy barman nie wie, kim jest ten, co zadaje pytania. Co wy myślicie, że przeciwnik kościoła nie buduje piątej kolumny wewnątrz kościoła dzisiaj? Że się cieszy zwycięstwem, że już w rozbroju braje wszystko? On chce wyrżnąć wszystko i dalej niszczy. I jak się pytacie na te kongresy, nie chodzicie na to. Jak byliśmy w okopach, czy oni byli w okopach? Dzieci, tak powstawał za komuny, za mój czas Caritas, Pax, Veritasy, i gazety, wzajemnie przydają, nie umiewają, to tak, i to wszystko do dziś się ciągnie. To się nic nie zmieniło w tej taktyce, że ładnie mówi o intronizacji, o kościele dzieci. W Ameryce mówiłem wam, dasz diabłu 20 dolarów,
będę się w telewizji modlił. Patrzcie się w orędzia. Weźcie to orędzie Matki Bożej z tę fontanę i przejrzyjcie. Zobaczcie, jak ludzie prowadzeni przez szatana łączą się w jedną ligę. Już mija ponad 2 lata od małej intronizacji, jak perfekcyjnie wyciszono wszystkie ruchy intronizacyjne. Mówią coś już cisza. Dostali, trzeba to zrobić mistrzowsko, wprowadzić w ciemną uliczkę i tu już nie posłuchujcie. Zażądać od nich przysięgi, żeby nic nie powiedzieli. Przysięgę składają. No i z głowy. Zobaczcie, jak ludzie prowadzeni przez szatana łączą się w jedną ligę, aby walczyć z każdą postacią wiary. Najbardziej uderzony zostanie Kościół Chrystusa. Kościół katolicki, logiczne, to jest ich wróg numer 1. Aby oczyścić go z brudu, który ma w swym wnętrzu. Tu jest zdanie po dwukropku, tego nie bardzo rozumiem. Lichwiarski handel, polityka przeciwko Rzymowi. Papież Benedykt to już doświadczył, kiedy mu zablokowano wszystkie konta obsługowe systemów bankowych na Watykanie. Ani do muzeum nie wszedłeś niczego. Żadnej pensji nie musi naprzedać. 2 tygodnie wytrzymał. 2 tygodnie go łamano. Rozumiecie? Kiedy abdykował, od razu wszystkie systemy wróciły. Dzieci wróciły. Na końcu wielu nawróci się dzięki licznym modlitwom i dzięki powrotowi do miłowania wszystkich i poprzez wszystkie Boże widowiska. Czyli Bóg ma swój plan i pokaże swoją moc. Matka Boża nazywa to Boże widowiska. Przez pewien czas tamtym zostanie dane pozwolenie, czyli lidze szatańskiej. Dziś mają. Robią wszystko, co chcą z Kościołem. Aby niszczyć wszystko i wszystkich. Potem baranek ukaże swe wieczne zwycięstwo. Dziś czekam na tę godzinę. Pan Jezus mi obiecał, że ujrzę, dożyje czasu uwolnienia Kościoła. To jak ja będę musiał być stary, zanim to nastąpi? Już myślę o fundacji wózka z silnikiem, kulek z teleskopem. Tam dzieci, no bo, że to zobaczę, ale to, panie, patrzę na horyzont i nic nie widzę. Mam problem Eliasza. Czyste niebo i czekam na chmurkę. Czy będzie deszcz? Ale nadzieja jest wielka. Bo jak się ta chmurka pojawi, to czyni deszcz. Wiecie? Więc to jest ta nadzieja. By niszczyć i wszystko. Potem baranek ukaże się wiecznie, ukaże swe wieczne zwycięstwo z mocami Bożymi. Dobrem zniszczy zło, duchem zniszczy ciało, miłością nienawiść. O Panie, aby to szybko nastąpiło. Amen. Przez ten wieczernik będę Wam mówił tylko o tę fontanę. Chcę szybciej skończyć te rozważania, byśmy już później mogli wrócić do naszego schematu wieczerników encykliki i nasze orędzia już w Matce Bożej.